Siemaneczko kochani, witajcie na kanale Lucars. Bohaterem dzisiejszego odcinka Nissan Leaf pierwszej generacji. Zapraszam do oglądania. A więc jest i nasz bohater. Nissan Leaf pochodzi z 2012 roku. Zobaczmy jak się to auto prezentuje. Oczywiście auto jest do kupienia. Zapraszam do kontaktu pod adresem e-mail. A więc z zewnątrz wygląda całkiem sympatycznie. Tarcze, klocki, przód wyglądają jeszcze ok, tak samo z tyłu. Auto nie jest w jakimś stopniu mocno porysowane. Jedyne rysy, jakie tutaj większe ma, no to tutaj z tyłu, z prawej strony taka ryska, którą można troszkę zamaskować polerując, więc tam nie trzeba nie wiadomo czego od razu robić. No i lewa strona z przodu na zderzaku też tutaj jest do spolerowania. No tutaj to już kropeczkę czerwoną trzeba by było jakimś korektorem zrobić. Dodatkowo mamy opony letnie na aluminiowych felgach. Opony są jeszcze w bardzo dobrym stanie, felgi aluminiowe. Z tyłu fotele nie są zbytnio zniszczone, wiadomo. Trzeba to auto troszkę wyczyścić, jest po prostu brudne, ale dobrze zachowane. 157 tysięcy przejechane. Największy minus tego auta, powiedzmy, no to tutaj przypalony fotel kierowcy. To jest minus. Standardowo brudny jak to Nissan Leaf. 157 244 km. 9 na 12 kresek. 70% state of health baterii. A więc bateria jest jeszcze w bardzo dobrym stanie. Nie ma co się obawiać tego przebiegu 157 tysięcy. Tutaj mankament tego auta to migająca czerwona kontrolka Visit Dealer. Oczywiście dealer chodzi o serwisanta Nissana Leafa. Jak widzicie, tutaj ten element jest wymontowany. Sprzedający zarzekał się, że to jest uszkodzone. Nawet kupił taki drugi element używany, tylko jeszcze nie zdążył zamontować. No nic, to już będzie moje zadanie, aby to sprawdzić. Ewentualnie ktoś może kupić to tak jak stoi, że tak powiem, auto prosto z lawety i wtedy sobie sam będzie to już diagnozował i naprawiał. Poza uszkodzonym hamulcem ręcznym auto nie posiada żadnych innych wad. Mamy tutaj podgrzewaną kierownicę, podgrzewane fotele, a więc mamy tutaj cały pakiecik łącznie z podgrzewanymi tylnymi fotelami. Auto bardzo przyjemne. Jak to Nissan Leaf pierwszej generacji. A teraz świeci się kontrolka akumulatora, ponieważ jest auto wyłączone. Jak widzicie, nie ma tutaj takiego zielonego samochodzika, który by pozwalał na jazdę. Dlatego nie sugerujcie się tym, tą kontrolką. Ja to tylko zostawiłem włączone po to, aby pokazać Wam, jaki jest aktualny przebieg i jaki jest oczywiście poziom baterii, czyli 9 na 12 belek. To jest najistotniejsza informacja w mojej opinii. Wszystkie Nissany Leafy, które posiadają jeszcze 9 belek, a nawet i 8, to są auta bardzo warte uwagi. Wszystko co poniżej, no to już wtedy mamy no odpowiednio niższy zasięg. Można wtedy już rozważać możliwość ewentualnego upgrade'u tej baterii, którą mamy. Czyli tutaj są już osoby w Polsce, które zajmują się takimi upgrade'ami, a więc jak najbardziej wtedy dużo taniej można kupić takie auto z baterią w gorszym stanie, ale wtedy troszkę dołożyć i sobie założyć już na przykład baterię o większej pojemności, 30 kWh, 40 kWh i cieszyć się dłuższą jazdą. Także to by było na tyle w tym odcinku, a więc zapraszam do kontaktu. Auto oczywiście stoi w Norwegii. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem tego auta, to zapraszam jak najbardziej do kontaktu, a tym bardziej żegnam się z Wami. Cześć!